No, witajcie. Postanowiłem zrobić to, co Soul Reactor i z innych kanałów teorie spiskowe. Postanowiłem, że pokażę wam znikające rzeczy w bajkach Disneya. No to Kusko, a pacy i pacy. Może nic dziwnego, ale gdy się przyjrzymy, widzimy, że ona ma na sobie ponco. Jest to takie coś, ubranie wełniane. Taka, no, taka jakby na rzutkach. Jest to taka część ubrania z wełny. Czy tam z czegoś. I zauważcie proszę następującą sekwencję zdarzeń. Zapamiętajcie proszę, jak wygląda to ponco, które ma Malina na sobie. I gdy odpauzuję film, zobaczycie, że ubranie magicznie znika. Ta część w ogóle garderoby. Przygotujcie się. No, to ja! Jak sami widzicie, Kusko otworzył Malinie drzwi i ona zleconego ponca już nie ma. Czyżby zdjęła, albo gdzie się podziewa to ponco. Przecież takie ponco nie zmieściłoby się ani do kieszeni, ani do damskiej torebki. Zresztą nie wiem. Patrzcie dalej. Co ty tu robisz? Zaprosiłeś mnie. O. Koleżanka wchodzi do domu i jak sami widzicie, nie ma tego całego ponco. A gdy przewiniemy film o parę minut, ponco. Zwróćcie uwagę na to. Co ona zrobiła z tym poncem? Gdzie się podziało? Mam poniekąd teorię. Podczas gdy widzieliśmy daną tą sekwencję sceny, tą scenę, Malina mogła zdjąć ponco i je położyć na tej ławce. To może być przypadek, albo autorzy bajki wykorzystali inaczej, no, scenę z odcinka, który nie został w ogóle udostępniony. Co uważacie o tej teorii? Jest świetna. A może tylko wytrzaśną nią z wyobraźni? Piszcie w komentarzach i subskrybujcie mój kanał.